No jak na razie Niepołomnice i Kalisz niemalże równo. Jeden punkt różnicy to jest tyle co nic. Minęła pierwsza minuta. Nieznaczna przewaga Kalisza. Za nami połowa występu pierwszej zmiany. Kalisz nieznacznie zwiększa prowadzenie. 5 punktów przewagi. Myślę, że to dlatego, że doping jest, nie jest marny. Doping jest kompletnie do dupy. Nie ma żadnego dopingu. Minęła druga minuta. Pierwsza zmiana musi pracować jeszcze przez minutę. Przewaga Kalisza nad Niepołomnicami utrzymuje się 4-5 punktów. Przypominam, to są debiutanci, dlatego lekkie odważniki 2 razy 16 kg. Sędzia przy zawodnikach, proszę wprowadzić drugą zmianę. 30 sekund do zmiany. Jeden, zmiana! Słuchajcie, niemal równo, zobaczcie, 33 do 34. W pomyśle czwartym Kuba z Kalisza prezentuje czystą technikę podrzutu z podwójnym przysiadem. Jego niepołomnicki przeciwnik stosuje technikę dopuszczalną u początkujących, u debiutantów. Normalnie na profesjonalnych zawodach taka technika częściowego wyciskania jest niedopuszczalna. Zawodnik powinien całą siłę generować tylko i wyłącznie z nóg. I zobaczcie, cały czas równo w łeb w łeb. Mimo że publiczność zasnęła, zawodnicy naprawdę ostro walczą. Połowa występu po drugiej zmiany.